all our brethren to receive the most worshipful, the Grand Master. Jest totalna walka na niebie pomiędzy niewiastą obleczoną w słońce i księżyc pod jej nogami i szatana. Zauważcie, kto wygrał wybory we Francji? Kto wygrał wybory we Francji? Prezydent Macron, popierany, wylansowany przez masonerię. Przez masonerię. W loży masońskiej gdzieś na którymś miejscu, tam ja nie wiem na którym miejscu, ale na bardzo wysokim miejscu, to był człowiek wzięty z ulicy, o nim nikt nie słyszał. W przeciągu 3 miesięcy został wylansowany za pieniądze masonów, tak wylansowany, że wygrał wybory prezydenckie we Francji. Co robi teraz? Pluje i występuje przeciwko Polsce. I kochani, zrozumiałem jeszcze raz jedną rzecz. Jak wielka, jak potężna jest dzisiaj walka. I ta walka, ona idzie przez rodziny, przez partie polityczne, a największą walkę dzisiaj, jaką prowadzą, no to prowadzą masoni, wiadomo. No. To order, brethren! To order, brethren, to receive the most worshipful, the Grand Master! Diabeł dzisiaj walczy. Zobaczcie, co się dzieje. Ile wojen jest na świecie. Zobaczcie, jaki atak jest nawet na Polskę. Ta bezbożna Unia Europejska i ta masoneria cała, która tam tym wszystkim rządzi i zawioduje. Zobaczcie, jakie są potężne ataki na Polskę. Przecież to jest, to gołym okiem widać, że to nie jest taka rzecz przypadkowa. To jest rzecz przez szatana zorganizowana, przygotowana. Dlaczego? Ponieważ Polska jest ostatnim bastionem w tej chwili w Europie, gdzie jeszcze wiara w jakiś sposób się zachowała. To jest ostatni bastion już. Wszędzie indziej wiara już umarła. Wiara już umarła. Już wszędzie indziej kapłani głoszą to, co ludzie chcą usłyszeć, a nie to, co powinni głosić. Jeszcze w Polsce to jest ostatnie miejsce na świecie, że można usłyszeć na kazaniu o piekle, o czyśćcu, o diable i ksiądz ma pewność, że nikt go za to nie pobije po mszy świętej. Tutaj gdyby ksiądz takie kazanie wygłosił gdzieś albo na zachodzie Europy,
to przyszliby parafianie do... Tak jak przyszli w Niemczech do jednej parafii, do mojego kolegi i pojechali. Powiedzieli, ksiądz ma 3 dni, żeby się spakować. My księdza nie chcemy tutaj. Ksiądz nam tu nie jest potrzebny. I musiał się spakować i opuścić parafię. Bo po prostu głosił zdrową naukę. To jest to, co święty Paweł mówił, że nie będą przyjmować zdrowej nauki, kochani. Dzisiaj zdrowej nauki już nikt nie przyjmuje. Polska to jest ta ostatnia wysepka jeszcze na mapie Europy, bo ja nie mówię o świecie, bo na świecie jest, są takie, w Afryce, w Ameryce Południowej są takie wyspy, gdzie jest, można powiedzieć, wiara prawdziwa się zachowała. Matka Najświętsza na przykład mówi w trzecim objawieniu, w trzeciej tajemnicy fatimskiej, że dogmat wiary w Portugalii zawsze będzie zachowany. To znaczy, że dogmat wiary w innych krajach nie będzie zachowany. To znaczy, że będą takie kraje, że dogmat wiary nie będzie zachowany. No na przykład Kościół w Niemczech, katolicki, w tej chwili no z katolicyzmem już niewiele ma wspólnego. Na oficjalnej stronie Wielkiego Wschodu Włoch możemy przeczytać taki ciekawy post z 2003 roku. Mamy głęboki szacunek dla wszystkich religii, w szczególności dla tych najwięcej praktykowanych w naszym kraju. Z drugiej strony prosimy o szacunek i uważamy za bardzo ciekawe, iż w wielu wypadkach, nawet dziś, niektóre władze kościelne niepomne na zaproszenie do otwartego i tolerancyjnego dialogu z ateistami, zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II, odrzucają każdą konstruktywną formę dialogu z masonerią, instytucją, jak to było wcześniej wspomniane, która stawia Boga i człowieka w centrum swoich badań. Uważamy, że sytuacja ta jest szkodliwa i niepotrzebna, ponieważ współczesna cywilizacja musi opierać się na dialogu, a dialog ma sens tylko wtedy, kiedy występuje między dwoma różnymi punktami widzenia, czy między stronami, a nie pomiędzy osobami, kiedy to jedna musi podporządkować się drugiej. Papież Franciszek, radość Ewangelii. Postawa otwarcia w prawdzie i miłości powinna charakteryzować dialog z wierzącymi przedstawicielami innych religii niechrześcijańskich, pomimo różnych przeszkód i trudności, zwłaszcza fundamentalizmów z obu stron. Dialog międzyreligijny stanowi konieczny warunek pokoju w świecie i dlatego jest obowiązkiem chrześcijan, podobnie jak i innych wspólnot religijnych. Dialog ten jest przede wszystkim rozmową o ludzkim życiu. Dialog, w którym dąży się do pokoju społecznego i sprawiedliwości, jest sam w sobie, niezależnie od czysto pragmatycznego aspektu, etycznym zaangażowaniem i stwarza nowe warunki społeczne. Prawdziwe otwarcie zakłada wierne trwanie przy swych najgłębszych przekonaniach z jasnym i radosnym poczuciem tożsamości, ale i z otwarciem na zrozumienie ich u innych, będąc świadomym, że dialog może wzbogacać każdego. Otwartość na dialog międzyreligijny, a także na dialog z masonerią, została przez nią doceniona jeszcze za czasów, kiedy papież Franciszek nie był papieżem Franciszkiem, a był arcybiskupem Buenos Aires. Na stronie oficjalnej Rotary Klubu zamieszczona jest fotokopia listu z podziękowaniem od arcybiskupa Bergoglio za nadanie mu honorowego członkostwa w tymże klubie. W liście tym czytamy: z najgłębszym szacunkiem. Jest mi szczególnie miło zwrócić się do Pana, Panie Prezesie, z potwierdzeniem otrzymania przeze mnie uprzejmego zawiadomienia, datowanego na 23 bieżącego miesiąca, które Pan wraz z sekretarzem honorowym wysłaliście mi i w którym to zawiadomieniu zatwierdzacie mnie, Panowie, jako członka honorowego tej prestiżowej instytucji. Głęboko Panu dziękuję za tę uprzejmość i jednocześnie gratuluję Panu wybitnej pracy, którą Pan wykonuje dla dobra społeczeństwa. Jeszcze raz proszę przyjąć wyrazy mojego serdecznego szacunku. Monsignor Bergoglio, arcybiskup Buenos Aires, prymas Argentyny. Do tego poniżej znajduje się notatka od Rotarian. Jako instytucja argentyńska wysłaliśmy gratulacje naszemu byłemu członkowi honorowemu, który był zaszczycony argentyńską nagrodą osobowości roku 2005. I na stronie oficjalnej Wielkiego Wschodu Włoch pojawił się również w 2013 roku komunikat Wielkiego Mistrza. Braterstwo i chęć dialogu były jego pierwszymi konkretnymi słowami. Być może nic w Kościele nie będzie już takie jak wcześniej. Mamy nadzieję, że pontyfikat Franciszka, papieża pochodzącego z końca świata, może oznaczać powrót do Kościoła Słowa zamiast Kościoła Instytucji, promującego otwarty dialog ze współczesnym światem, z wierzącymi i niewierzącymi, po wiośnie Soboru Watykańskiego II.
prosty krzyż, jaki miał na białej sutannie, pozwala nam oczekiwać, że Kościół Ludu ponownie odkryje swoją umiejętność dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i z masonerią, która, jak uczy nas doświadczenie Ameryki Łacińskiej, działa dla dobra i postępu ludzkości. Jest to biały dym, jakiego spodziewamy się od Kościoła naszych czasów. Inny mason z kolei w swojej książce Morale i dogmaty, Albert Pike, pisze w 1871 roku. Do tego wielkiego sędziego masoneria kieruje sprawę i szeroko otwiera podwoje. Zaprasza, by wstąpił do niej i żył w pokoju i harmonii. Protestant, katolik, Żyd, muzułmanin. Każdy człowiek, który będzie prowadził prawdziwie cnotliwe i moralne życie. Będzie kochał braci, opiekował się chorymi i przygnębionymi i wierzył w jednego, wszechmocnego, wszystko wiedzącego, wszechobecnego Boga, architekta, kreatora i obrońcę wszystkich rzeczy, przez którego powszechne prawa harmonii od zawsze animują ten wszechświat. Wspaniały, wielki, nieskończony krąg życia i śmierci, wobec którego niepojętego imienia niech wszyscy prawdziwi masoni oddają najgłębszy hołd. Każda loża masońska jest świątynią religii, a jej nauki są instrukcjami w religii. Masoneria, wokół której ołtarze chrześcijański, hebrajski, muzułmański, bramiński, wyznawców Konfucjusza i Zaroastra mogą się zebrać jak bracia i zjednoczyć się w modlitwie do jednego Boga, którym jest przede wszystkim Baalim, pozostawiając każdemu z wtajemniczonych, by szukał fundamentu wiary i nadziei w pismach własnej religii. Dla siebie znajdzie te prawdy dostatecznie określone, które zostały sporządzone przez palec Boży na sercu człowieka i na stronach Księgi Natury. Albert Churchward, Arkana Masonerii, 1915 rok. Zazdrość różnych sekt chrześcijańskich doprowadziła do eskalacji goryczy i nienawiści, które stały się przyczyną alienacji tysięcy, którzy wierzą, że braterska miłość i dobroczynność powinny być zasadami chrześcijaństwa. Kościół musi wymazać swoje schizmy, a jeśli bractwo masonerii ma mu w tym pomóc, to rzeczywiście tak będzie. Kościół musi pozbyć się i uwolnić od despotyzmu, od braku tej wielkiej cnoty, dobroczynności i od swojej skrywanej nienawiści do wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z jego dogmatami. Dopóki nie zostanie to rzeczywiście osiągnięte, będzie zupełnie daremnym oczekiwanie, że kościoły zaczną naśladować przykłady naszych lóż i będą przebite na wylot naszymi wielkimi zasadami. Yves Marcedeau, mason rytu szkockiego. Ekumenizm postrzegany przez tradycyjnego masona, 1964 rok. Katolicy muszą nie zapominać, że wszystkie drogi prowadzą do Boga i oni będą musieli zaakceptować to, że odważna idea wolnego myślenia, którą rzeczywiście możemy nazwać rewolucją, wylewa się z naszych lóż masońskich, wspaniale rozłożyła się nad kopułą świętego Piotra. Można dostrzec, że ekumenizm jest prawowitym synem masonerii. Katolicy, prawosławni, protestanci, Izraelici, muzułmanie, hinduiści, buddyści, wolnomyśliciele, wolnowierzący. Dla nas to tylko nasze pierwsze imiona. Masoneria to nasze nazwisko rodowe. Dokument permanentne wytyczne Alta Vendita, wydany przez masonerię włoską na początku XIX wieku i przedrukowany przez papieża Grzegorza XVI. To, o co musimy zabiegać, czego powinniśmy szukać i czego oczekiwać, tak jak Żydzi oczekują Mesjasza, to papieża odpowiedniego dla naszych potrzeb. Będziemy mogli wtedy o wiele pewniej maszerować do ataku na Kościół. Chodzi o to, że aby roztrzaskać skałę, na której Bóg zbudował swój Kościół, nie potrzebujemy ani octu Hannibala, ani prochu, ani nawet naszych wojsk. Wystarczy, aby tylko któryś z następców Piotra zamoczył w spisku choćby swój mały palec, a ten mały palec będzie dla naszej krucjaty tak dobry, jak wszyscy ci Urbanowie drudzy i wszyscy ci święci Bernardowie chrześcijaństwa. Dla siebie zdobędziecie małym kosztem reputację dobrych katolików i czystych patriotów. Ta reputacja umożliwi dostęp do naszych doktryn młodym duchownym, a także zakonom. Za kilka lat siłą rzeczy ten młody kler przejmie wszystkie funkcje. Oni utworzą Radę Suwerena, oni będą wzywani do wyboru papieża, który powinien panować. I ten papież będzie miał wpojone zasady rewolucyjne, które zaczniemy wprowadzać w obieg. Niech kler maszeruje pod waszym sztandarem, zawsze wierząc, że maszeruje pod sztandarem kluczy apostolskich. Papież Klemens XII, encyklika o tajnych stowarzyszeniach, 1738 rok.
Postanowiliśmy i zawyrokowaliśmy potępić i objąć zakazem wymienione stowarzyszenia, zgromadzenia, zebrania kół i tajnych związków zwanych masonerią lub znanych pod inną nazwą, tak jak potępiamy je i zakazujemy ich naszym niniejszym zarządzeniem obowiązującym na zawsze. Papież Leon XIII, encyklika o masonerii, 1884 rok. Jest teraz publicznym i jawnym, że zobowiązują się zrujnować Kościół Święty, aby odnieść sukces, jeśli jest to możliwe, w pełnym wywłaszczeniu chrześcijańskich narodów ze wszystkich darów, jakie zawdzięczają naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Instrukcja Kongregacji Świętego Oficjum o ruchu ekumenicznym, 1949 rok. Należy więc przedstawić i wykładać całą i nieuszczuploną doktrynę katolicką. Żadną miarą nie wolno pomijać milczeniem czy owijać w wieloznaczne słówka tego, co wiara katolicka mówi o prawdziwej naturze i drodze usprawiedliwienia, o strukturze Kościoła, o prymacie jurysdykcji biskupa rzymskiego, wreszcie o jedynej prawdziwej jedności przez powrót dysydentów do jednego prawdziwego Kościoła Chrystusa. Objawienia z Fatimy, one się jeszcze nie wypełniły. One się dopiero będą wypełniać. Fatima dojrzewa jak ten owoc na drzewie. Ona dojrzewa, ona to jest, jak gdyby, ja sądzę i wielu ludzi, kardynał na przykład Burkę ostatnio wyraźnie powiedział, że jesteśmy w momencie, kiedy zacznie się wypełniać Fatima. Jesteśmy w momencie, kiedy Fatima się zacznie wypełniać, kochani. Ja się obawiam tylko, że to wypełnianie Fatimy będzie polegało właśnie na wypełnianiu się przede wszystkim tych kar. Tych strasznych kar, które Matka Najświętsza zapowiada w Fatimie. Kary są straszne i te kary na pewno przyjdą. Na pewno przyjdą. Ja w tej chwili śledzę objawienia w Trevignano Romano. Oczywiście te objawienia jeszcze trwają, nikt nie musi w nie wierzyć, bo to są objawienia prywatne. Kto chce, może wierzyć, kto chce, nie musi wierzyć. Ale rozmawiałem z wieloma kapłanami, którzy tam jeżdżą, też polskimi kapłanami, którzy mieszkają we Włoszech. Miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który pracuje też w Rzymie, w kongregacji, który tam był wysłany, żeby jak gdyby przyglądać się temu wszystkiemu. I wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to są prawdziwe objawienia. I to, co Matka Najświętsza mówi, to jest rzeczywiście przerażające. To skóra na człowieku cierpnie, kiedy słucha. Matka Najświętsza przede wszystkim mówi, że czas się wypełnił, że już nie ma czasu. To nie jest to, że my jeszcze jakiś czas mamy, że jeszcze coś nam będzie dane. Czas się skończył, czas się wypełnił.